zastanawiasz się czasem, jak wyglądałoby twoje życie, jak potoczyłaby się twoje losy, gdyby nie tenis stołowy? Ciężko mi się nad tym tak naprawdę zastanawiać, bo właściwie od 7 roku życia gram w tenisa stołowego, więc o większość czasu ten ping-pong mi towarzyszy. 20 lat już. Tak, już 20, także już mam niezły staż. No i wszystko cały czas właściwie kręci się wokół grania. To granie jest priorytetem i wszystko jest temu podporządkowane. No wiadomo, jak można sobie pogdybać, ale ciężko też powiedzieć, co by było, gdybym nie grała. Myślę, że no, nie da się ukryć. Moje życie na pewno by wyglądało inaczej. Może bym uprawiała inną dyscyplinę sportu, może bym nie robiła nic. Jako trening fizyczny no, czasami robię coś innego. Tak? Czasami pobiegam, czasami pochodzę na siłownię. Jednak no, nie ma jakiejś innej, konkretnie jednej dyscypliny, którą no, mogę równolegle uprawiać, którą po prostu aktywnie uprawiam. No, jestem skoncentrowana głównie na swoje i na jakimś takim treningu uzupełniającym, który po prostu mi pomaga do zachować sprawne ciało, które potrzebuje do grania w ping-ponga. Ty w ostatnich latach byłaś studentką AWF-u. W tej chwili, jak już rozmawialiśmy przed nagraniem, w tej chwili nie jesteś. Ciężko jest pogodzić studia na AWF-ie z karierą sportową na takim poziomie, na jakim to robisz? Muszę przyznać, że tak. Aktualnie nie jestem studentką. Właśnie z tego względu, że okazało się, że no jest to naprawdę bardzo ciężkie. Trenując 2 razy dziennie i uczęszczając codziennie na uczelnię, bo byłam na studiach dziennych, okazało się, że jest to trochę niemożliwe do pogodzenia, ponieważ chcąc i dobrze trenować, i uczestniczyć we wszystkich zajęciach, ciężko mi to było pogodzić. Po prostu byłam cały czas zmęczona. Nie miałam takiej spokojnej głowy do tego, żeby solidnie trenować. Przede wszystkim to było dla mnie najważniejsze. Nie chciałam, żeby kosztem studiów moja kariera sportowa cierpiała, ponieważ teoretycznie na studia zawsze będę miała jeszcze czas. Nawet jak skończę karierę, będę mogła je zrobić spokojnie. Natomiast drugiej szansy już nigdy nie będę miała na to, aby lepiej grać w tenisa stołowego. Także musiałam podjąć jakąś decyzję i no, to była moja świadoma decyzja, że po prostu studia zeszły na dalszy plan. No a teraz to wygląda tak, że aktualnie nie mam mnie na liście studentów, więc koncentruję się po prostu tylko i wyłącznie na graniu. Czyli ciężko jest pogodzić karierę ze studiami, ale też karierę z rodziną, z życiem prywatnym. Czytałem wywiad z tobą sprzed chyba 3 czy 4 lat, w którym mówiłaś, że na razie nie wyobrażasz sobie siebie w roli mamy. Jak dzisiaj do tego podchodzisz? Czy coś się zmienia w tym temacie, czy nie? Życie sportowca no to jest wiele wyjazdów, wiele dni poza domem, więc wiadomo, że ciężko pogodzić to życie prywatne z tym, co się robi. Jednak no, jest to możliwe. Też kwestia organizacji czasu, kwestia priorytetów i tak dalej. Jeśli tak odpowiadając na twoje pytanie, no, w dalszym ciągu nie wyobrażam sobie siebie jako mamy. Na pewno jeszcze nie jest na to czas. Nawet o tym nie myślę. Chociaż też mi się to trochę zmieniło z tego względu, że moja siostra ma synka. Mam Krzyśniaka. Moja siostra jest 4 lata starsza ode mnie. Także mój Krzyśniak ma teraz 2 lata z haczkiem, 2 i 4 miesiące. I to spowodowało, że trochę zmieniło się moje nastawienie do dzieci. Jednak co innego jest, jak się ma swoje, a co innego, jak się po prostu jest dobrą ciocią, która wpada od czasu do czasu, trochę się pobawi i później wraca do swojego życia. No właśnie tak jak mówisz, życie sportowca to są ciągłe wyjazdy, ciągłe życie na walizkach, ciągłe zgrupowania zagraniczne, wyjazdy, mecze i tak dalej. Nie jesteś czasem zmęczona trochę takim trybem życia? Skłamałabym, mówiąc, że nigdy mnie to nie męczy. Oczywiście, że tak. Czasami mam dość. W zależności, to wszystko zależy od tego, w jakiej części sezonu aktualnie się znajduję i też od tego, jak mi idzie. Jak mi idzie dobrze, to wiadomo, że są duże chęci do tego, aby to robić dalej, aby jechać na kolejny turniej, bo jest szansa na to, aby upolować jakąś kolejną dobrą zawodniczkę, osiągnąć dobry wynik. Natomiast jak idzie trochę gorzej, no to wiadomo, że chęci i motywacja troszeczkę spada. Jednak są pewne rzeczy, które czym się chce, czym się nie chce, po prostu muszę zrobić. Mam zobowiązania wobec klubu, wobec reprezentacji. Czasami są momenty, że chciałabym na przykład zostać w domu, gdzieś tam nie jechać. Czasami mi się to udaje. Czasami wszystkie sprawy tak się toczą, że na przykład mogę jakiś wyjazd odpuścić. Czasami mimo wszystko muszę jechać. Po prostu staram się w tym całym napiętym grafiku zawsze znaleźć trochę czasu dla siebie, żeby
przede wszystkim odpocząć psychicznie, bo ciało odpocznie szybko, głowa odpoczywa troszeczkę wolniej, trochę więcej czasu na to potrzeba, ale staram się w tym wszystkim znaleźć taki umiar. A popularność? Zawsze jest przyjemna, czy bywa czasem przytłaczająca? No z tą popularnością to nie jest aż tak źle, naprawdę nie jest tak, że na każdym kroku wszyscy mnie poznają, więc... Wielu ludzi się rozpoznaje, na pewno. Sporo, no myślę, że sporo. Jest to naprawdę bardzo miłe, jak ktoś mnie zaczepi, pogratuluje. Tak jak powiedziałam wcześniej, są to właśnie reakcje bardzo pozytywne, także jest to niezwykle miłe. No i na Facebooku zdarza się to od czasu do czasu. Na Facebooku 42 tysiące ludzi cię obserwuje. To dużo, to jest duża liczba. Często wypisują do ciebie w różnych sprawach. Starasz się z nimi pisać, korespondować? Tak, rzeczywiście na Facebooku ten mój fanpage całkiem fajnie funkcjonuje. Jest dużo lajków. Staram się go uaktualniać dosyć często, żeby nie przymierał tak na kilka dni, bo to jest chyba najgorsze, co może być, jak po prostu się przez kilka dni nic nie dzieje. Sporo dostaję wiadomości, różnych zapytań. Nie ukrywam, że tak, na niektóre reaguję, na niektóre nie. Też Facebook nie jest jedyną drogą, przez którą dostaję zapytania. Też mam menadżera, który dba o wszystko to, co jest dookoła. Po prostu pomaga mi w wielu rzeczach i myślę, że większość zapytań na przeróżne rzeczy, tematy trafia przede wszystkim do niego. Ty mówisz, że swoją karierę w tenisie stołowym chciałabyś kontynuować bardzo długo. Bardzo długo, to znaczy jak długo, do kiedy? To jest właśnie dobre pytanie, na które niestety nie znam odpowiedzi. Ja bym chciała grać, tego jestem pewna, że bym chciała grać do momentu, gdzie ta gra mnie bawi, że mam jeszcze radość z grania i frajda, że się fajnie czuję przy stole. Nie chciałabym grać, nie chciałabym po prostu tego momentu jakoś przespać, że kończę karierę, bo już mnie to męczy, że psychicznie już nie daje rady. No mam nadzieję, że przede wszystkim też moje ciało będzie w stanie temu wszystkiemu podołać. No myślę, że spokojnie jeszcze mogę grać, nie wiem, z 10 lat. No zobaczymy. No na razie nawet nie myślę o tym, żeby kończyć karierę sportową. I tego ci życzę. Natalia Partyka, znakomita tenisistka stołowa, była moją rozmówczynią w programie Sektor Gości. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.